Chciałem prosić moją przyjaciółkę, współpracowniczkę z Łodzi, Agnieszkę Batelli, jedną z głównych sił kabaretu, który kiedyś tutaj był ze 3 razy. Ale teraz będzie miała rzecz poważną, albowiem odkryła w swojej rodzinie prapoczątki polskiego sądownictwa niepodległego. Mamy 10 minut. No, postaram się tyle nie zabrać, ale w ogóle wyrazić swoją wdzięczność, że mogę zaprezentować właściwie dziewiczy, bo to jest pierwszy egzemplarz, reszta schnie w drukarni i że mogę to zaprezentować właśnie w klubie Ronina. Jeszcze w tak wspaniałej sytuacji, że później będzie film o pani Annie Walentynowicz. Mój prapradziad Stanisław Pomiąc-Średnicki, twórca polskiego sądownictwa, dla mnie był po prostu tylko moim... No w XX wieku, czyli w 1917 roku. Dla mnie był prapradziadkiem po prostu. Zachowały się w domu pamiętniki, które... Prapradziad zmarł w 1925 roku i od tego czasu one stały sobie po prostu na półce. I teraz mamy taką cudowną sytuację, że udało nam się wydać te pamiętniki. Oczywiście nie obyło się bez dofinansowania, bo to była bardzo, bardzo poważna publikacja, bo to był 400 stron rękopisu. Musieli nas wspierać językoznawcy i no, trzeba było doprowadzić do takiego stanu, żeby można było przeczytać współcześnie te pamiętniki. I otrzymaliśmy, Fundacja imienia Stanisława Pomiąc-Średnickiego otrzymała dofinansowanie ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego Niepodległa. I drodzy Państwo, ja po prostu odłożę mikrofon i pokażę, jak ta publikacja wygląda. Istnieje możliwość zamówienia od fundacji tej publikacji. Ja mam ulotki, ale gdyby Państwo zechcieli zajrzeć na taką stronę internetową, która powstała, srzednicki.org, www.srzednicki.org, i tam jest kontakt i bardzo prosimy o maile. Jeżeli Państwo do nas zamailują, wyślemy oczywiście Państwu publikację, tak wyglądającą jak tutaj. Mamy takie pudełeczko. W tymże pudełeczku będzie ulotka, flaga, ponieważ stulecie. Także przez naszego życzliwego tutaj darczyńcę, fotografie ze źródeł historycznych rodziny oraz Archiwum Państwowego. Takie uzupełnienie, ponieważ pamiętnik ręcznie pisany przez mojego prapradziada nie był ilustrowany żadnymi ilustracjami, postanowiliśmy umieścić zdjęcia po prostu, których jest niewiele, bo jednak w tamtych czasach nie pstrykano tyle zdjęć po 2000, prawda, z każdego jakiegoś eventu. I moje wspomnienia, 3 tomy otrzymają Państwo. Prosimy o kontakty na adres www.srzednicki.org. Bardzo się cieszę, że udało nam się wydać te pamiętniki, ponieważ jest to źródło dla mnie osobiście, jako praprawnuczki, dowiedziałam się bardzo wiele o mojej rodzinie, o moim prapradziadku, o tym, że był wielkim patriotą, że nigdy nie sprzeniewierzył się ideom patriotycznym, pomimo że urodził się w 1840 roku, a uczył się języka polskiego jako obcego. W wieku 77 lat tymczasowa Rada Stanu powierzyła mu stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jeżeli ktoś z Państwa będzie w Sądzie Najwyższym, to on jest tam pierwszy na tym portrecie. Oczywiście ja bardzo boleję, że powinno być tak, że najpierw jest na górze zdjęcie mojego prapradziada, potem jest jeszcze takich 2 bardzo przyzwoitych sędziów,
potem powinny być takie puste miejsca. No i potem podobno jeszcze jeden był przyzwoity, tak? Tak. No, nie. Pradziad używał języka polskiego i wielkim jego takim trudem, kiedy tworzył to sądownictwo z dwoma sędziami, wielkim trudem było to, żeby wyrównać język polski przede wszystkim w sądownictwie w momencie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość. Zastanawialiśmy się długo, dlaczego w 1917 roku, bo przecież odzyskaliśmy niepodległość w 1918. Dlaczego w 1917? Myślę, że to był taki plan, żeby jednak to sądownictwo jako jedna z pierwszych placówek takich ważnych, bo tu proszę Państwa nie tylko chodzi o wyroki, o jakieś tam przestępstwa, tylko także chodzi o notariaty, o sprawy majątkowe. To były niezwykle poważne sprawy, które mieliśmy we wszystkich językach i właściwie we wszystkich systemach prawnych. Wyrównanie tego zajęło mojemu prapradziadowi 5 lat. I postanowił odejść. Dostawał 6 miesięcy urlopu, dostał i błagano go, by pozostał. Miał wtedy 82 lata. Są dokumenty, tutaj właśnie są listy i dokumenty. Uznano, że po prostu był najznamienitszy, nigdy w życiu nie, mimo że pracował w rosyjskim sądzie, no bo nie było innej możliwości, ale nie kolaborował z Rosjanami. Nawet ryzykował utratę emerytury, ponieważ nie chciał ewakuować się w głąb Rosji, ani także nie chciał otrzymać żadnego stanowiska. Proponowano mu bardzo wysokie stanowisko w sądownictwie rosyjskim. Natomiast pamiętnik obejmuje lata wcześniejsze, zaczyna się od tego, urodziłem się w Brańszczyku, niedaleko tutaj nad Bugiem, osierocony w wieku 6 lat całkowicie, wychowywany przez księdza Bonifacego Ostrzykowskiego na plebanii, a swojego wuja. No nie chciałabym dzisiaj współcześnie, jakbyśmy usłyszeli, że dwóch chłopców jest wychowywanych na plebanii, to byłoby chyba ciepło bardzo. Drodzy Państwo, polecam publikację. Piszcie do nas, wyślemy i będzie nam miło, jeśli będziecie Państwo krzewić ideę wielkiego patriotyzmu, bo naprawdę jest to tak fantastyczna wiedza, że każdy prawnik powinien ją znać. Jedna rzecz, która się dzieje, a właściwie się nie dzieje, to studenci nie uczą się o moim prapradziadku na studiach. Prawnicy na 10 zna go tylko 1-2. Więc spróbujmy tę wiedzę poszerzyć i mam nadzieję, że tak się stanie i bardzo dziękuję, że mogłam o tym powiedzieć właśnie dla roninowców. Oddaję głos panu Józefowi. To może byś się dogadała z naszym Staszkiem Szymańskim, może on też by sprzedawał, wiesz? Ale nie będziemy sprzedawać. Mili Państwo, nie będziemy tego sprzedawać. To jest prezent? Bezpłatna będzie. Aha. Publikacja jest bezpłatna, ponieważ jest dofinansowana i z wielką przyjemnością ją podarujemy. Także bardzo chętnie spotkamy się, jeśli mieliby Państwo jakiś pomysł. Na przykład na spotkanie. Mamy także materiały innego typu historyczne, które możemy po prostu opowiadać jakiś czas. Bardzo chętnie spotkamy się, przyjedziemy. Słuchajcie, może być to nawet dla 10 osób, 15, jeżeli macie takie grupy nieformalne czy formalne, to bardzo chętnie przyjedziemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.